Zapraszamy do studia pomeczowego. Po spotkaniu derbowym Widzew przegrywa na własnym boisku 0-2. Naszym gościem pierwszym i jedynym Krzysztof Stanowski. Witamy panie Krzysztofie w naszych skromnych progach. Gorąco, ale to też jakby trochę związane. W czasie meczu też było gorąco. No właśnie, z tym co oglądaliśmy. Zaczęliśmy od żartów, ale bardzo nam daleko do nastrojów, do dobrych humorów. No to co, zaczniemy od razu z wysokiego C. Jak to ocenić? Widzew zasłużył na bramkę, bo sytuacja jakaś tam półtorej jej było. Pytanie, czy to było to, czego my w ogóle mogliśmy oczekiwać, jeśli chodzi o grę Widzewa? Ja jestem trochę w kropce, no bo z jednej strony jestem w takiej roli tutaj trochę osoby, która powinna mieć dobry kontakt z klubem, z trenerem, jako osoba, która się poniekąd opiekuje Mirwajem Fundambu, natomiast też jestem dziennikarzem i ta żyłka dziennikarska zazwyczaj we mnie wygrywa. To robimy switch, dziennikarz. I teraz właśnie właśnie wolę być dziennikarzem, mówiąc szczerze, źle się na to patrzy. Mam wrażenie, że Widzew to jest taka drużyna, która w tym swoim pressingu nie dość, że jest chaotyczna, to jeszcze jest taka przemotywowana, to znaczy ona tak bardzo skupia się na przeszkadzaniu przeciwnikowi, że jak jakimś przypadkiem zazwyczaj już tą piłkę ma, to nie potrafi tej gry uspokoić i cały czas gra na takim prądzie i bardzo mało było tu zawodników, w zasadzie na palcach jednej ręki można ich policzyć, którzy w momencie, gdy mieli piłkę, podnosili głowę i zastanawiali się, co z tą piłką można zrobić. ŁKS ma trochę więcej spokoju, więcej doświadczenia, ale też to nie był mecz dobry ŁKS-u, bo ŁKS nic wielkiego nie zrobił. Mam wrażenie, że gdyby Arkadiusz Malarz bronił dzisiaj w Widzewie Łódź, to ten wynik wcale nie byłby taki zły dla Widzewa. No tak, ta pierwsza sytuacja, od razu rozmawialiśmy o tym, czy Miłosz Mieszko mógł wejść do tej piłki na 7 mecze. Ta piłka była naprawdę dobrze dośrodkowana, ona długo leciała naprawdę takim zakrętem, który długo trwał i trudno było obliczyć, kto i w którym momencie przetnie, ostatecznie spadła na 7 mecze. No i jak to ocenić wtedy? Moim zdaniem ona długo leciała dośrodkowywana i potem długo leciała do bramki. Generalnie wszystko się tam działo bardzo długo w tej akcji. No nie był to najlepszy występ, bo ta druga bramka też dla Mleczki chyba taka trochę nieszczęśliwa. Widzew ma problem z bramkarzami, nie ma co ukrywać. Pawłowski pierwsze dwie kolejki plus sparing z Rakowem to katastrofa. Teraz Mleczko też za bardzo nie pomógł. Ja jak dzwoniłem do różnych ludzi w Poznaniu, to którzy się znają i są blisko Lecha Poznań, to nie mieli jakiejś opinii o tym chłopaku, że to jest nadzwyczajny talent, więc mam wrażenie, że ten problem może być przez jakiś czas nierozwiązany jeszcze. Tak, Miłosz nie miał żadnej obrony z kategorii super safe, więc nie uratował drużyny w takich sytuacjach, które Pawłowskiemu zdarzały się w poprzednim sezonie i to nierzadko, bo w pierwszej części sezonu, no gdyby nie jego właśnie super save'y, to Widzew być może jeszcze dzisiaj startowałby w sezonie drugiej ligi. Natomiast ten problem, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli ten pressing, Andrzej, gdybyśmy tutaj jeszcze trochę przy tym zostali, myślę, że to jest dość dobra i ciekawa diagnoza właśnie tego przemotywowania w pressingu i chyba trochę tego, czy mówiliśmy przed meczem z Wojtkiem Szymankiem, czyli jakby takiego braku gotowości do tego, co się stanie, kiedy a, przejmiemy już tę piłkę, a b, kiedy jej się nam nie uda przejąć. Jak najbardziej się zgadzam. Taka moja myśl podczas meczu, właśnie kwestia ta przemotywowania. Troszeczkę poszliśmy w tym kierunku tutaj w Widzewie, że ta walka, to przede wszystkim, ale to jest, osiągnie się tą walką pewien pułap, a potem dochodzą te elementy takie piłkarskie. No i dzisiaj jakbyśmy tak porównali te dwa zespoły, ja uważam, że zawodnicy ŁKS-u, okej, nie grali jakiegoś świetnego meczu, ale z kolei byli bardzo spokojni. Gdybyśmy tak policzyli, ile błędów takich zwykłych, jeżeli chodzi o przyjęcie, zrobiliśmy, no to tym meczem obdzielilibyśmy tak naprawdę parę innych w normalnej takiej formie piłkarskiej dobrej. No właśnie, a te błędy, które popełniał ŁKS, bo one się zdarzały też, czy przy przyjęciu piłki, czy przy wyprowadzeniu piłki, Widzew był ustawiony w tym pressingu i tak na tyle daleko, że nie był w stanie skorzystać z tych kilku takich niespodzianek na połowie ŁKS-u. Ja nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie, ale no, presować też trzeba umieć, to znaczy, nie można biegać jak kurczak z obciętą głową, tylko trzeba jakoś się przemieszczać w miarę inteligentnie po tym boisku, ja mam wrażenie, że Widzew po prostu biega dla samego biegania i drużyna, która jest swobodna z piłką, bo ŁKS jest swobodny z piłką i wiemy, jaki styl gry mają drużyny stawowego, to dla nich to nie był żaden problem spod akurat takiego pressingu wyjść. Być może gdyby to była gorsza drużyna, gorszy rywal, no to wtedy może udałoby się parę razy go zaskoczyć, ale
Ale dzisiaj to było tak nerwowo ze strony Widzewa, że nawet nie wiem, nawet jak wyrzucali piłki z autu, to rzucali sobie na wysokości kolana, a potem odgrywali na wysokości bioder. Generalnie dużo było takich bezsensownych strat, które w ogóle nie powinny się przydarzać. Mało było luzu z piłką, głowy podniesione, gdzieś pogrania w szerz boiska, poszukania jakiejś okazji, wszystko rzadko, było pchane. Rzadko, 5 kontaktów, nie wiem, czy pchane wszystko na siłę do przodu, podnoszona piłka gdzieś na Robaka i Czubaka. No dobrze, ja wiem, że oni są wysocy, ale co z tego, że są wysocy, jak dostaną piłkę na głowę 30 metrów od bramki i co mają dalej z nią zrobić? Dokładnie, większość tych podań u nas była albo tak po skosie, w poprzek, ewentualnie do przodu graliśmy tak naprawdę wysokimi piłkami. Z kolei no, stoperzy UKS-u no, często właśnie te pressing mijali tymi takimi penetrującymi piłkami, także widać było po prostu inne przygotowanie i reakcja na ten pressing właśnie. No właśnie to jest też ciekawe, że inne przygotowanie, bo ja odnoszę wrażenie, że uparliśmy się na tę grę długimi piłkami, nie przynosiło nam to od pierwszej minuty właściwie żadnej korzyści. No, my tej piłki nie umieliśmy sobie zatrzymać na połowie UKS-u. Tam często dochodziło do strat, do złego przyjęcia piłki, do przebitki na nikogo, a mimo to właściwie od pierwszej do 90 minuty graliśmy tak samo, nie zareagowaliśmy w jakiś taki dosadny sposób właśnie na te nieudane próby tej konkretnej gry właśnie. No tak naprawdę, Arku, no ja już tu mówię, troszeczkę się odwołuję do całego tego okresu tego roku. Tu jakaś taka, no wpadliśmy w jakiś taki amok, jeżeli chodzi o tą naszą formę, no i ciężko nam się z tego wydostać. I jakby tak naprawdę z tygodnia na tydzień nadal się nadbudowuje ten stres wśród zawodników, no to potrzeba po prostu jakiegoś momentu, no muszą to jakoś wypracować, żeby dojść do jakiegoś punktu zwrotnego. Tak jak liczyłem że przed meczem, że to właśnie dzisiaj będzie ten punkt zwrotny. No niestety dalej musimy się jakby wydostawać z tego takiego, no nie wiem jak to nazwać nawet. Czy... Ale też, słuchaj, ale panowie, też symptomatyczne jest to, że my mówiliśmy o tym w transmisji. W trakcie poprzedniego sezonu byliśmy drużyną, która przewodziła właściwie klasyfikacji drugiej ligi, jeśli chodzi o zagrania długimi piłkami, jeśli chodzi o walkę, o pojedynki w powietrzu. Dzisiaj, od rozpoczęcia pierwszej ligi, jesteśmy właściwie na samym ogonie, jeśli chodzi o te dwie statystyki. I nagle w meczu derbowym wracamy do tego, co właściwie no chyba tak uznałem, że nie chcieliśmy grać. Brakowało takiej gry kombinacyjnej, brakowało gry po ziemi, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tej gry na jeden kontakt, wymiany chociażby 5-6 podań. Ta nerwowość właśnie, to było coś, co absolutnie było widać od początku. Nie wiem, może ja na pewno mniej uważnie oglądałem poprzednie mecze Widzewa niż wy, natomiast oglądałem zarówno mecz z Radomiakiem, jak i z Chrobrym i wydaje mi się, że tam również ta piłka była za szybko pchana na Robaka, nieprzygotowana, gdzieś dalekie zagrania na niego. To jest takie złudne, że skoro on jest wielki i silny, to przytrzyma tą piłkę i cała drużyna podejdzie. No, jak widać, nie przytrzymuje. Nie mam wrażenia, żeby w tych pierwszych dwóch kolejkach Widzew grał jakoś znacząco inaczej niż dzisiaj. Myślę, że dalej podchodził skrzydłem według mnie. Później brały się decyzje o zagraniu długiej piłki. Nieco więcej było podejścia po prostu na połowę rywala. No tutaj być może, okay. To ta decyzja była bardzo szybko podejmowana. Takie odnosiłem wrażenie. Ja też mam takie uczucie, że nawet jeżeli ta piłka gdzieś konstruktywnie dociera gdzieś tam do zawodnika ofensywnego naszego tutaj, no to nie ma tego podejścia, nie ma potem tej opcji. Ten zawodnik jest skazany właściwie na swoje własne decyzje. To też było widać przy wybiciach piłki przez Miłosza Mleczkę, gdy nawet po zmianach wchodzi Ojama, wchodzi Michalski, wchodzą zawodnicy z zapasem sił, on zagrywa piłkę i znowu Robak jest sam na połowie UKS-u, musi czekać, aż ktoś podejdzie. Tam jest błąd w przyjęciu rywali, ale my nie umiemy z tego skorzystać, bo po prostu nas nie ma na tyle wysoko, nie nadążamy po prostu podbiec za tą akcją. To jest takie trochę smutne, bo no, tak jak chyba możemy powiedzieć zgodnie, że to nie był UKS, który oglądaliśmy w pierwszych dwóch kolejkach. To nie był taki futbol, którym po prostu wybijali z minuty na minutę przez długi okres czasu, chęć do gry rywalowi. Tych kontrataków w wykonaniu UKS-u też nie było dzisiaj tyle, ile oglądaliśmy w meczu z Odrą, ile oglądaliśmy w meczu ze Stomilem. A mimo to i tak wystarczyło i to jest taka trochę smutna... Tak, ale z drugiej strony jakby ku pocieszeniu kibiców Widzewa, bo ja tak patrzę, myślę mniej... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, mniej historycznie trochę niż kibice Widzewa, bo oni, jak jest przegrana, no to od razu już jakiś dramat i trzeba tam 6 piłkarzy odstawić. Chociaż mówiąc szczerze, dzisiaj taka rewolucja w składzie mnie zdziwiła, bo mam wrażenie, że jak trener wie, kto w jakiej jest formie, wie, jak chce grać, no to nagle nie zmienia 7 czy 8 zawodników. I to było... No, nie widuje się zazwyczaj takich rotacji w zawodowym futbolu, tak? No, zazwyczaj drużyna ma jakiś szkielet, a tu po prostu odstawiono wszystkich słabszych, spuszczono rezerwowych, okej. Okay. Natomiast mam wrażenie, że kibice trochę historycznie podchodzą do tych pierwszych 3 kolejek, bo wiem, że jest 0 punktów, ostatnie miejsce w tabeli, natomiast każdy z tych meczów miał swoją własną historię i mam wrażenie, że
z Radomiakiem nie trzeba było przegrać, Radomiak wcale nie grał wielkiej piłki, nie trzeba było przegrać z Krobrym, gdyby nie błędy indywidualne i tak samo dzisiaj nie trzeba było przegrać. Widzew jest w każdym z tych meczów dość blisko, brakuje jakiejś kropki na D, brakuje trochę jakości z tyłu, oczywiście z przodu też, skoro strzelił do tej pory jedną bramkę, natomiast wydaje mi się, że Widzew potrzebuje właśnie odwrotnie niż te zmiany dzisiaj. Widzę, że potrzebuje więcej spokoju niż chaosu, a mam wrażenie, że jest coraz więcej chaosu. Jak Andrzej, to na czym moglibyśmy spróbować zahaczyć gdzieś i myśleć, no może tutaj w ten aspekt nam pomoże wyciągnąć się trochę z tej sytuacji? To znaczy, no to tak jak rozmawiamy właśnie, no z jednej strony zawsze ta stabilność, z drugiej na wiosnę było zarzucane, że jest zbyt duża stabilność, także no tak naprawdę też ta ocena często wynika z tego, jaki jest wynik. Moja myśl, Arku, była taka już oglądając mecz z Głogowem. Skuteczność. Ja tu nie mówię tylko o skuteczności takiej w ataku, o sytuacjach, o wykorzystywaniu, tylko skuteczności każdego pojedynczego zawodnika w ofensywie, w defensywie, bramkarza, bocznego obrońcy. Także ten procent taki, jakbyśmy dobrze się temu przyjrzeli, no jest no naprawdę zły, jeżeli chodzi o skuteczność działań. Przyjęcie, odbiór, straty. Także no, dużo elementów do poprawy, to tak jak myślę, tak naprawdę punktowo. Każdy zawodnik, który tam się pojawia na boisku, 11 ich, no muszą ten procent poprawić, żeby ta gra się też poprawiła, bo tak to nie może być, że tyle osób po prostu ma dużo takich jakby no momentów, w których jakby wprowadza też chaos do poczynań drużyny. Głupio mi pytać, może nie będę pytał o ocenę o grę Merwela Fundambu i sam się pokuszę po prostu może o tę ocenę, a my się zgodzimy albo nie. Wydaje mi się krótko, trybuny pokazały chyba, jaka powinna być ocena za to spotkanie, choć ten błąd przy stracie bramki, no gdzieś tam się jednak uwikłał w te złe ustawienie Fundambu. Dostaję informację z reżyserki, że kończymy nasze studio i za moment zaczynamy już konferencję prasową. Najprawdopodobniej już bez pana, panie Krzysztofie, bo... Jak chcecie, mogę zostać. No to zostajemy jeszcze chwilę. W takim razie teraz konferencja prasowa. Na konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki pomiędzy Widzewem Łódź i ŁKS-em Łódź. Z nami w pierwszej części konferencji jest trener gości, pan Wojciech Stawowy. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego meczu. Przede wszystkim chcę pogratulować swojej drużynie tego, co tutaj dzisiaj zrobiła. Wygraliśmy mecz derbowy, bardzo ważny dla nas, dla naszych kibiców. Spotkanie w mojej ocenie stało na niezłym poziomie, chociaż miało różne fazy, było dużo walki, tak jak to w derbach zazwyczaj bywa, ale było też dużo dobrej gry, szczególnie w wykonaniu mojego zespołu. Myślę, że byliśmy w tym spotkaniu w każdej formacji lepsi od Widzewa, graliśmy taką piłkę, można powiedzieć, bardziej dojrzałą, poukładaną, z tego brały się sytuacje, z tego wzięły się bramki. Oczywiście Widzew też takie sytuacje miał, ale na posterunku stał Arek Malarz, też jak gdyby wywiązał się ze swoich zadań. Ja jeszcze raz powtarzam, bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, bo wygrywamy z trudnym rywalem na trudnym terenie i w dobrym stylu, bo uważam, że z przekroju całego spotkania byliśmy zespołem na pewno lepszym, ale chcę to zaznaczyć, z zespołem, który grał naprawdę z dobrą drużyną, z drużyną, która nam tutaj wysoko też postawiła poprzeczkę, no ale derby wygrywa ŁKS i ŁKS jest tą drużyną, która w tym meczu wychodzi z tego pojedynku jako zwycięska, ale też chcę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, że oczywiście z dużą pokorą przyjmujemy to zwycięstwo, liga trwa dalej, my mamy swój cel do zrealizowania, ale mówię, no każdy mecz, wygrany mecz, szczególnie taki jak dzisiaj, przybliża nas do celu, z czego ja się po prostu bardzo cieszę. Dziękuję trenerze, przejdę teraz do pytań od dziennikarzy. Bartek Jankowski z serwisu Tu Łódź pyta w pierwszej kolejności, czy spodziewał się pan dzisiaj więcej po Widzewie? Ja często powtarzam, że Widzew dla mnie jest zespołem dobrym. Oglądaliśmy mecze Widzewa, które grał z Radomiakiem czy z Chrobrym Głogów.
I naprawdę to jest moje zdanie. Uważam, że ta pozycja, którą Widzew zajmuje w tabeli, nie oddaje tego, co ten zespół prezentuje. Natomiast przede wszystkim ja patrzyłem na swoją drużynę, na swój zespół. Chcieliśmy przygotować się do tego meczu tak, żeby tutaj dyktować warunki i w pełni nam się to udało, bo graliśmy bardzo mądrze. Myśmy dzisiaj ani nie forsowali zbytnio tempa, ani też nie bawiliśmy się cały czas w jakieś koronkowe rozgrywanie piłki. Po prostu było dużo arytmii w naszej gry, dużo zmienności, takiego po prostu doświadczonego futbolu na dobrym poziomie. I no, zazwyczaj, wie pan, jest takie powiedzenie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. No myśmy dzisiaj Widzewowi nie pozwolili na wiele i wygrywamy tutaj derby. Drugie pytanie od Bartka Jankowskiego w nawiązaniu do pana analizy meczu. Co było według pana dzisiaj kluczem do wygranej? Przede wszystkim dyscyplina taktyczna i determinacja. My mamy takie powiedzenie, które po prostu dla nas jest bardzo istotne, którym się kierujemy. Wiara i ambicja w sercu jest przeplatanka. I tutaj jak gdyby to było widać, że ambicja i wiara po prostu była w naszym zespole. To było bardzo kluczowe. W derbach jest to bardzo ważne, bardzo istotne, żeby po prostu też wychodzić na boisko mocno zdeterminowanym. Myśmy w tych dwóch aspektach, uważam, byli też zespołem lepszym. Bardziej zdyscyplinowanym taktycznie i bardziej zdyscyplinowanym od drużyny Widzewa. Dziękuję. Jeszcze pytanie od Krzysztofa Sędzickiego z serwisu Wirtualna Polska. Wiemy, że to pytanie już padało wcześniej, ale tutaj Krzysiek Sędzicki odnosi wrażenie, że od zespołu na boisku bił spokój. Czy trener też tak uważa i czy trener był spokojny o wynik tego meczu? Ja już kiedyś mówiłem na konferencji prasowej, że trener nigdy nie jest na meczu spokojny i do ostatniego gwizdka musi po prostu reagować, musi żyć. Natomiast to, że było widać spokój po mojej drużynie, wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej, że po prostu drużyna grała spokojnie, bo ta drużyna nabiera doświadczenia, nabiera kolorytu, nabiera stylu i po prostu umie reagować na boisku na różnego rodzaju sytuacje. Umiemy grę przyspieszyć, umiemy grę zwolnić, umiemy pograć na jeden, dwa kontakty, umiemy skontratakować, ale przed nami jeszcze jest ogrom pracy, natomiast ten spokój, o którym pan redaktor wspominał, on głównie z tego się po prostu brał. Dziękuję bardzo trenerze. Państwa za chwilę zapraszam na dalszą część konferencji. Dziękuję bardzo. Trener Wojciech Stawowy mówi o tym, że wyłączamy nasze sprzęty. Mówi o tym, że... Ach, to echo mnie rozprasza, Sławku. No niestety, dobra, jedziemy. Trener Wojciech Stawowy mówi o tym, że taktycznie bardziej poukładany zespół ŁKS-u, że potrafił to tempo gry regulować. Andrzej, zgadzasz się z tym, że tak to wyglądało? No, pewnie się zgadzam. Uważam, że była taka pełna kontrola i spokój w poczynaniach drużyny ŁKS-u. I tak naprawdę potrafili piłkarsko reagować na te poczynania nasze i reagowali po prostu tymi podaniami, ustawieniem. Także no, uważam, niestety, no, trzeba powiedzieć, że kontrolowali to spotkanie. Były te momenty, właśnie początek meczu uważam dobry w naszym wykonaniu i początek drugiej połowy. Ale tak jak mówię, ten wysiłek energetyczny, jaki zostawiali nasi zawodnicy w tym, żeby być w danym fragmencie gry lepszy, był naprawdę bardzo duży. Także to się też potem odbijało jakościowo na tych kolejnych etapach meczu. Ja mam wrażenie, że to trochę chyba moglibyśmy porównać do walki bokserskiej i do takich dwóch zawodników, w którym jeden jest miękki, luźny na nogach, odskok, doskok, reguluje sobie tempo walki, a drugi w każdy cios wkłada 100% siły, przerzuca gdzieś te ciosy nad zawodnikiem, który ma dobry unik, wrzuca je gdzieś w gardę, wypompowuje się, a on cały czas jest taki rzeźki. No powiem tak, pięknie to powiedziałeś. Tak można by to zobrazować. Nie wiem, czy możemy tak spróbować to opisać, bo ŁKS rzeczywiście, no, trzeba przyznać, że i powiedzieć to jasno, że ta kontrola była. Sytuacje Widzewa często brały się z jakiegoś tam chaosu jednej i drugiej drużyny w tych krótkich fragmentach. Jeszcze krótki komentarz pana Krzysztofa. Mówiliśmy to w pierwszej części, że wszystko, co w Widzewie się rodziło się z chaosu. Natomiast ŁKS wiedział, w jaki sposób chce swoje akcje rozwiązywać. Pytanie, czy
tak ma gra Widzewa wyglądać generalnie w tym sezonie, że tym chaosem chcą gdzieś tam przeciwnika zapędzić w kozi róg, czy też będzie w tym jakiś większy plan? Wracamy na dół, tak możemy powiedzieć, dalszy ciąg konferencji prasowej. Z nami jest Maksymilian Rozwandowicz, piłkarz ŁKS-u, zdobywca jednej z bramek dzisiejszego meczu. Bardzo proszę o Twój komentarz do tego spotkania. No na pewno cieszymy się mocno ze zwycięstwa. No co, uważam, że był to mecz typowo derbowy, czyli dużo walki, ale myślę, że dobrze byliśmy przygotowani. Wiedzieliśmy, co możemy się spodziewać tutaj po Widzewie. Kwestia była tylko tego, że po prostu żebyśmy zaczęli grać swoją piłkę. Nie zawsze nam się udawało, ale wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten mecz, przez co zwyciężyliśmy 2-0. Zdobyłeś pierwszą bramkę ważną, otwierającą wynik. Jak do tego doszło? To nie była typowa taka i łatwa sytuacja na pewno dla Ciebie. To nie była, ale dobrze się czuję przy stałych fragmentach gry. Analizowaliśmy Widzew, wiedzieliśmy, gdzie ma słabe punkty. Na treningach było to ćwiczone, piłka w punkt, znalazłem się tam i tylko kwestia była finalizacji. Akurat się udało i no tak strzeliłem bramkę. Czy widzę, w czymś Was dzisiaj zaskoczył? No myślę, że na pewno takim podejściem. Nie było tego widać w poprzednich u nich meczach, ale spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie w ogóle inny niż typowo ligowy mecz. Byliśmy na to przygotowani. Ten początek sezonu układa się po Waszej myśli. Czy czujecie się faktycznie silni i zmierzacie w pewnym konkretnym celu? No na pewno tutaj nie ma co się oszukiwać. My chcemy awansować do ekstraklasy, ale skupiamy się na każdym kolejnym przeciwniku. Myślę, że tutaj nasza siła polega w zespole i to staramy się przenosić na boisko. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam za chwilę na dalszą część konferencji z przedstawicielami Widzewa. Dziękuję. Za moment ostatnia część konferencji prasowej z dołu, więc my też już zaczynamy ostatnią część, ostatnie wejście naszego studia z góry. No nie mamy za bardzo o czym pozytywnym rozmawiać niestety w kontekście tego meczu. Próbowaliśmy sobie ustalić, na czym ten swój haczyk optymizmu zawiesić. No, skończyliśmy o Merwelu Fundambu wcześniej, przy tym pierwszym wejściu. Trybuny pożegnały go gromkimi brawami, gdzieś tam uwikłany w tę bramkę straconą. Ja patrzyłem na tę sytuację, on pobiegł na początku za Ratajczykiem, który zszedł do środka. Nie było tam asekuracji z prawej strony już od Łukasza Kosakiewicza i chyba w pewnej chwili po prostu zgubił swoje krycie. Zauważył, że ma krycie przez prawe ramię, ale chyba no Andrzej, no, jeśli był, dopóki był w Fundambu, to coś pozytywnego działo się jeszcze pod bramką ŁKS-u. No tak jak mówiliśmy, tu reakcja kibiców jakby oddała to, jak został oceniony. Jak najbardziej. Jest to zawodnik, który potrafi sam coś zrobić w indywidualnej takiej akcji, ale też potrafi właśnie wstrzymać się, stanąć nad tą piłką, podnieść głowę i zobaczyć, jaki ruch wykona inny zawodnik. I on wtedy też tak naprawdę wykorzystuje tych kolegów w drużynie. Także no to jest widoczne, bo jeżeli cokolwiek się dobrego działo, no to właśnie był w roli głównej tak naprawdę w poczynaniach Widzewa. Jeżeli chodzi o pozytyw, no to Arku, tak spojrzę troszeczkę całościowo, no jest początek sezonu, tak? Nie wiemy, gdzie będziemy za miesiąc, za dwa, także to jest taki pozytyw, że no ciężka praca i no jakaś taka próba wydostania się i być może po prostu zapomnimy o tym, jak ten początek się tu... Dobra muzyka akurat, nie wiem, czy było słychać, ale Coffin Dance, więc myślę, że tak trochę groteskowo to wyszło. A jeszcze ocena panie Krzysztofie, jeśli chodzi o Merwela. Odrzucić emocje. Na tle Widzewa się wyróżniał na pewno tym, że oprócz tej walki potrafił dołożyć do tego właśnie spokój. Czyli jak już podawał tą piłkę celnie, miał kilka nieszablonowych zagrań, ale ja bardzo żałuję, że on gra mecz numer chyba 14 w pierwszej lidze i ani razu nie zagrał na swojej pozycji. Znaczy ja rozumiem, że to jest chłopak utalentowany, którego można wszędzie rzucić i on gdzieś sobie poradzi na jakimś poziomie i być może nawet kibice to docenią, ale to jest środkowy pomocnik. On do tej pory dzisiaj grał na prawej obronie, na prawej pomocy, na lewej pomocy i podwieszonego takiego podrobaka napastnika. W poprzednich meczach grał na prawej pomocy z Krobrym i w ataku ze Zniszczem Pruszków.
szczerze, to jest marnowanie potencjału tego zawodnika, bo on to jest zawodnik, który dużo widzi, który lubi grać z pierwszej piłki, który umie wyjść z tłoku i doskonale uruchamia skrzydła. Natomiast nie wiem, z jakichś przyczyn ciągle jest wystawiany gdzie indziej. Tak jak powiedziałem, tam gdzie go się wystawi, może być tam powiedzmy lepszy o 20% od innych zawodników, którzy mogliby zagrać na tej pozycji, ale ja wiem, że jego miejsce jest w środku. Oglądałem go na dziesiątkach treningów, dziesiątkach meczów różnego rodzaju i wiem po prostu, jakie on ma atuty. No, nie ma atutów, żeby być skrzydłowym, nigdy ich nie będzie miał. Więc mam nadzieję, że zdarzy się taki moment sezonu, gdy po prostu ktoś zrozumie, że jak to jest środkowy pomocnik, to musi grać jako środkowy pomocnik. Gdy miał go porównać do kogoś w Polsce, to bym powiedział, że to jest piłkarz o charakterystyce Andre Martinsza z Legii Warszawa. Tak? No, Andre Martinsz nie gra na skrzydle, ani nie gra środkowego napastnika. Więc trochę żałuję, że tak to się odbywa. Fajnie, że on sobie radzi na tych różnych, dla siebie nowych pozycjach, ale mam nadzieję, że przyjdzie mi oglądać go tam, gdzie on po prostu pokaże swoje atuty. Właśnie, bo to jest też ciekawe. Dzisiaj tej kreatywności po prostu zabrakło Widzewowi też w środkowej strefie boiska. Pchaliśmy te akcje albo górą, no właściwie środkowi pomocnicy w fazie ofensywnej stali pod mostem i oglądali, co dzieje się. Jeszcze się wtrącę. No, tak, pomocnicy typu, wiesz, Poczobut czy Mucha, ja rozumiem, że są zawodnicy do walki, tylko pytanie, co z tej walki wynika, czy oni mają czyste odbiory, czy te próby odbioru nie kończą się zawsze rzutem wolnym dla przeciwnika, czyli de facto piłką dla przeciwnika i to ustawiono sobie komfortowo, że można poczekać i sobie akcję rozegrać. Ja nie widziałem, żeby ci zawodnicy odbierali piłkę za piłką, widziałem raczej, żeby ją tracili. Wydaje mi się, że jest takie czasami złudne wrażenie, że jak ktoś ma kupę mięśni, no to może grać na środku pomocy, bo wtedy odbierze piłkę. Nie wiem, czy Fundambu dzisiaj nie miał więcej odbiorów piłki niż oni, szczerze mówiąc, czystych. Więc dlatego ja będę cały czas powtarzał, że fajnie by było, jakby otrzymał zaufanie na swojej pozycji. I to tyle, jeśli chodzi o nasze studio z góry. Teraz już czas na kolejne rozmowy z konferencji prasowej. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za tą krótką wizytę u nas. Andrzej, również dziękuję za całe te kilka godzin. Ja również państwu dziękuję. Zapraszamy jeszcze na cały czas, abyście zostali z nami, bo trwa konferencja prasowa. Jutro podsumujemy sobie mecz jeszcze widzę w FM od godziny 9 rano. Wśród gości m.in. Sebastian Zalepa z Resowi i Łukasz Grabowski, Przegląd Sportowy. Ja zapraszam w imieniu swoim. Dziękuję bardzo jeszcze raz, panowie. A my kontynuujemy konferencję prasową. Możemy wchodzić w każdym momencie. Tak? Tak. W kolejnej części konferencji prasowej jest z nami trener Widzewa, pan Enkele Dobi. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego meczu. Możemy być krótki komentarz. Jesteśmy wszyscy zawiedzeni wynikiem, tak? Trzeba powiedzieć jasno, wiem, że to jest trzeci rzędu porażka. Ja pierwszy raz jak trener to przeżywam, ale no, tak jest piłka. Zawsze jestem pierwszy raz. Jesteśmy zawiedzieni, przede wszystkim mi zjada jak drużyna, ale myślę też kibicy. Nie możemy odebrać chłopaki, naprawdę nie możemy odebrać dwie walki, nie odebrać im determinację, że kiedy tego mecz wrócić po swojej stronie. To pokazuje, że nie wiem, czy dzisiaj też jednocześnie WKS miał trzy uderzenie celne i dwie bramki. I znowu, to myślę, że dzisiaj znowu kurczę konsekwencje i skuteczność nie bije po naszej stronie. Myślę, że remis by był sprawiedliwy, ale niestety tak nie jest. I tu jesteśmy wszyscy zawiedzeni o wynikiem ostatnio. Co trzeba robić? Trzeba pracować dalej, trzeba jeszcze mocniej, jeszcze każdy musi dać, jeszcze nie wiem, możliwe nie jest wystarczone te 100%, może trzeba 110, 115. Mi jest trochę przykro, nie naprawdę drużyny nie zazlogowało, naprawdę opaki pokazywały najlepsze strony, jeżeli chodzi o determinację, o dwie walkę, można troszeczkę o grę brakowało, ale wiemy, to są derby. My jesteśmy w innej sytuacji. KS jest po dwa zwycięstwa, 7 bramki strzelone, 0 stracone, a my byliśmy po 7. Także to, co pokazywali opaki, naprawdę trzeba patrzeć o stronę pozytywną. Ja naprawdę nie widziałem oni, jakie wątpienia albo zawahania, jeżeli chodzi. Myślę, że dzisiaj zgrali z drużyną, która oczywiście jest spadkowicie z tej klasy i miał więcej czasu niż mi do przygotowania. Grają prawie z tym sam drużynem od maja, kiedy zaczynają już po pandemii. My jesteśmy, dzisiaj robiliśmy kilka zmian
i mogę powiedzieć szczerze, że naprawdę opaki bardzo dobrze reagowali i naprawdę prezentowali, jeżeli chodzi o nie pierwszy mecz tego. Dziękuję trenerze. Przejdę teraz do pytań od dziennikarzy. Pierwsze pytanie od Roberta Fiećko z telewizji Toja. Robert pyta, jak trener ocenia pracę zmienników w dzisiejszym meczu? Zmienników, rezerwowych piłkarzy, jak trener ocenia w dzisiejszym meczu? Rezerwowy, zmienników. Może by dali trochę więcej, tak? Trochę myślę, ale wiadomo, że niektóre może być jak Majki Amajo, oczekiwam trochę więcej od niego. Myślę, że on ta zina, myślę, że powiem, że zrobił swoje, bio tam, gdzie trzeba. Oyama ma dużo możliwości. Ja myślę, że on jeszcze nie pokazywał swoje wartości u nas, przede wszystkim u Widzewa od tego. Mijalski miał mały czas do tego wszystkiego, plus czerwona kartka powodowała tego. Myślę, że nie, jak drużyna, cieli, nie mam o co teraz, my nie przegrywamy indywidualnie, po prostu przegrywamy wszyscy razem i tak nie szukam tego. Można by oczekiwa trochę więcej, byli świeży i powinni trochę więcej taki świeżość i trochę więcej kreatywność do naszej gry. Teraz pytania od Bartka Jankowskiego z serwisu Tu Łódź. Pierwsze pytanie, tutaj Bartek pisze, że wymiana połowy składu nie poskutkowała. Czy w związku z tym trener ma jakieś inne pomysły, żeby Widzew zaczął zdobywać punkty? Myślę, właśnie dzisiaj pokazywałeś, że mieliśmy jakiś pomysł do tego. I jeżeli widzimy w ogóle cały tego przebiegu meczu, naprawdę nie byliśmy gorszym drużyną. Trzeba przyznać tego i trzeba powiedzieć szczerze, tak? To mówię jeszcze raz, skutecznie konsekwencje straciliśmy jedną bramkę przez stały fragment i ktoś tam przespał, i nie powinien tak, a drugie było przez rzut sędziego i nie wiem jak to stało, i musi to oglądać spokojnie. Ja tutaj już z sztabem rozmawialiśmy, żeby o zmianę i troszeczkę dziś ta koncentracja, ale mówię, brakowało konsekwencji o te dwóch sytuacje. Ja myślę, że czyste i klarowe sytuacje mieliśmy mi, a nie UKS, ale UKS dzisiaj ma 3 punkty, a mi 0. Na tym musimy więcej zwrócić uwagę, na te konsekwencje, na tę skuteczność. Ona prędzej czy później wróci, a najlepiej jak najszybciej, ona będzie. Piłka czy życie, zawsze ty jeden raz ty odbiera, jeden raz ty odda, ale my nie czekamy, my pracujemy na tym. Jeżeli dzisiaj była zmiana, to by on, jak nazywa, nasza reakcja, że chcemy coś, pracujemy na czym i ci zawodnicy, które do nas dołączyli, nie dołączyli, żeby siedzieć na ławce albo zjeść z nami obiad po prostu. Dołączyli, żeby przynosić ten jakość i żeby grać z nami. Drugie pytanie, tutaj Bartek prosi o pana komentarz odnośnie zachowania Bartka Poczubuta, który zobaczył czerwoną kartkę w dzisiejszym meczu. On, to nie było takie, że druga żółta on dostał za fało, nie dostał za tam, żeby zawsze możemy lepiej, tak? Tylko że delikatnie. Nie wiem, może się dało się nabrać, a tego nie było fał na żółte, nie będę komentować te decyzje sędziowi. Czasami zawsze my szukamy alibi teraz. To nie było bardzo, 85. Niestety była konsekwencja potem czerwona, mogliśmy tego. Tak szczery, nie chcę tak to bez sensu komentować tę sytuację, to myślę, że to trzeba, nie jest to, że przez tego biorą całe konsekwencje w wyniku meczu. To nie było tak. Trzecie pytanie, czy skoro walka nie wystarczy na zdobywanie punktów, to czy zdaniem trenera tej drużynie brakuje jakości piłkarskiej? Za wcześnie by powiedzieć, że brakuje jakości. A myślę, że tu jest jakość piłkarzy. Tylko pytanie jest, zdobyć tego, tak? To czasami u minierów wiemy, że są tam wartościowe rzeczy. Tak, tego wyzdobyć tego. I to czasami jest ciężka praca. Nie kryjemy tego, bądźmy, nie jesteśmy cudotwórcy. Wiesz, nie oczekiwaliśmy oczywiście takie wyniki. Coś odciął delikatnie, ale mówię, myślę, że dwa są ważne na ten moment. Jest ta konsekwencja i skuteczność. Nie jest i ten szczęście trochę nie jest po naszej stronie. Tak jest użycie. Trzeba powiedzieć szczerze, ale my na tym pracujemy. Na pewno nie odpuszczamy. To myślę, nie jak
trener albo jak człowiek takie sytuacje więcej mi wzmacnia, ale naprawdę dzisiaj podziękujemy. Naprawdę te kibice, to była niesamowita atmosfera, wspierali te drużyny mimo wyniku i na końcu meczu kibice bardzo fajne zachowanie i naprawdę szacunek do tego podziękowali i opaki, nie możemy mieć naprawdę zarzuty do opaki, że nie chcieli albo brakowało nim determinacji, brakowało duże walkę. Oczywiście trochę więcej można brakowało u pomysł do tego gry, do więcej gra trochę piłkiem, ale jesteśmy na takiej sytuacji, że ten brak delikatnie jeszcze tego pewność siebie. Wiemy sami użycie nasze na co dzień, jeżeli nie ma pewność siebie, nie jest w stanie dać cieli swojej wartości jak człowiek. Tak? Ostatnie pytanie od Krzysztofa Sędzickiego z serwisu Wirtualna Polska. Według niego, czy Krzysiek chciałby wiedzieć, czy tak tyle zmian w składzie, czy to była taka decyzja, żeby postawić tak jakby wszystko na jedną kartę, na taką dużą zmianę, bo ten skład według Krzysztofa wyglądał ofensywnie, a na boisku ta gra już też taka ofensywna nie była. Jak trener podchodzi do tych zmian, do takiego składu wyjściowego? No tak, był ofensywny, dlatego że musieliśmy delikatnie też, przecież mi gra swoje, tak? Wiemy, że KS ma styl, ale jeżeli zobaczymy pierwsze połowę, jakie jest posiadanie, albo druga, cele tego, myślimy, że to było wyrównane, tak? Bądźmy szczery, przeciwnik gra tak samo, ale potem, jeżeli powiemy, że tyle zmiany, wszyscy są mądrzejsi, najmądrzejszy jestem ja po meczu. Ale właśnie nasza praca trenerska na tym polega, żeby przewidzieć niektóre rzeczy przed, ale wszystko nie jestem w stanie przewidzieć. Boisko wszystko zweryfikuje, ale nie mam nic. Jeżeli bi jeszcze raz i miałem szansę jeszcze raz, tak sam by zrobił. Ja uważam, że opaki naprawdę realizowali założenie. Przede wszystkim, nie mówię tylko tego, ale pierwsze i do momentu czerwone, takie, to nie było jakaś drużyna, która dominowała, która według ni stylu chce wiesz, mieć poszanę. To była drużyna, która mi naprawdę nie atutę już większość fragmentem przebiegu meczu to eliminowaliśmy. Naprawdę, to cały szacunek. To jest dobra drużyna, trzeba przyznać. Drużyna, która od jakiś czas, 5-6 miesięcy pracuje, grają razem, ten sam skład. My dopiero zaczynamy, powiem, pracę. Nie szukam alibi, ale niestety taka jest prawda. Dobrze, dziękuję trenerze. To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Z nami na koniec konferencji prasowej po meczu Widzewa z ŁKS-em jest Patryk Mucha, pomocnik Widzewa. Patryk, jak skomentujesz to spotkanie? No ciężko coś na gorąco powiedzieć. Jesteśmy na siebie naprawdę wkurzeni i niezadowoleni z tego wyniku, bo wiedzieliśmy, jak ważny jest ten mecz dla nas. Wiedzieliśmy, że są to derby, no i chcieliśmy za wszelką cenę to wygrać. No niestety boisko pokazało, jak się skończyło. Szkoda tego meczu bardzo, bo no, był dla nas bardzo ważny. No. W tej sytuacji, jaka jest. Co sobie pomyślałeś, jak dowiedziałeś się, że zagrasz w pierwszym składzie Widzewa? To znaczy każdy trenuje i każdy musi być gotowy. No, mamy szeroką kadrę i myślę, że trener pracuje po to, żeby trener mógł nas liczyć. No. Jak się dowiedziałem, no to chciałem być na boisku i pokazać jak najlepszej strony i żeby dać coś temu zespołowi, żebyśmy wygrali te derby. Rozumiem, że nie było obaw przed tym, że to właśnie w tak ważnym meczu wyjdziesz w tym pierwszym składzie. Ja myślę, że to tylko motywuje. No, atmosfera była dzisiaj niesamowita. No, naprawdę jesteśmy mega wkurzeni na to, że no, nie udało się, nie? Ale no, coś pięknego było zagrać. Kibice pokazaliście chyba dzisiaj z bardzo dobrej strony, bo dopingowali was od początku do końca, niezależnie od wyniku. No dokładnie. Należą im się ogromne brawa za to, co dzisiaj zrobili na stadionie. Szkoda, że nam się nie udało i nie wyszło. No. Jesteśmy na siebie bardzo wkurzeni za ten mecz. Mieliśmy swoje sytuacje, może gra nie była, nie wiadomo jak. Były różne momenty, ale też mieliśmy swoje sytuacje i nie wpada nic. No. Taki ciężki moment dla nas. Ale ja wierzę w to, że to wszystko się obróci i będziemy wygrywać już od następnej kolejki. Czy ten doping on pcha, pomaga, czy wy go faktycznie czujecie na boisku? Bo no, pierwszy raz, kiedy graliście z tak liczną publicznością swoją. Oczywiście, no, człowiek gdzieś tam, wiadomo, skupia się na grze, ale wszystko słychać, czuć jak ten doping na meczu dodaje skrzydeł. Naprawdę, no, chcemy wygrywać, chcemy cieszyć tych kibiców jak i siebie i naprawdę jesteśmy źli dzisiaj na siebie. No. Do następnego meczu macie tak naprawdę tylko 3 dni. Czy to dużo, czy mało w tej sytuacji po takim meczu? No, musimy być przygotowani na grę co 3 dni. To nie ma wymówek teraz, że gramy co 3 dni. No, każdy z nas gdzieś tam jest zawodnikiem i musi sobie radzić z tym.
to żaden problem dla nas nie jest. Wychodzimy na boisko w sobotę tylko po zwycięstwo. No, sami jesteśmy zły na tą sytuację, bo trzy mecze, wiadomo jak to wygląda. No i musimy zrobić wszystko, żeby w sobotę to wszystko odmienić. To jest też chyba dobra sytuacja właśnie do rehabilitacji, tak? Po tym meczu niedługo znowu tutaj z własnymi kibicami będziecie mogli zrobić. No tak, mamy kolejne trzy mecze u siebie, no i musimy zrobić wszystko, żeby odwrócić tą kartę. Może i to jakiś tam pech, wiadomo, nie wpada ta piłka, mamy sytuację, to nie jest tak, że nie tworzymy tych sytuacji. Wierzę bardzo w to, że to się odwróci i będziemy szli do góry. Dziękuję Ci bardzo, Patryk, dziękuję widzom za bycie z nami. Dziękuję bardzo. Wyłączam. Co? W porze? Jak z tym bardzo tu ciemno jest? Musimy.